Witam was wszystkich bardzo serdecznie, oto Max Biały, to kolejny odcinek League of Legends White Summoner. Mam nadzieję, że jedoczkę rozgrzałem na Aramie i dzisiaj pokażę wam, jak jungluje Evelyn. Jeżeli chcecie poradnik, mój własny, niezrobiony, na Evelyn na jungli, to link in description. Tak, czyli w opisie do filmiku. Oczywiście zaczynam z armorem i 5 podkami. Jak widzicie, tu jest jakaś nowsza wersja lore replaya, gdzie pokazuje nam również przeciwników. Myślę, że lore nie wiem do końca, ale myślę, że lore replay osiągnął to przez współpracę z League of Legends. Nie mam do końca pojęcia, jak to działa. Ale rozgrywka będzie naprawdę fascynująca. Z tego co pamiętam, naprawdę mi się bardzo podobała. I naprawdę to jest od niedawna mój ulubiony jungler. Podkreślę, że nie przegrałem nim żadnej gry. 5v5. Znaczy przegrałem jedną, dlatego że miałem problemy z internetem i wywaliło mnie na samym początku, ale to chyba się nie liczy. Aha, i na Dominionie, ale Dominion to nie 5v5. Znaczy to 5v5, ale wiecie co mam na myśli. Tak, właśnie Evelyn oznajmiła, że jest niegrzeczną dziewczynką. Tutaj Amumu będzie junglował w drużynie przeciwnej. Gragas zabezpiecza jungle na swój dziwny sposób, a Cassiopeia stoi pod turetem. Czyli afkowała, znając życie. Albo nie, jednak nie afkowała. Tutaj będzie teraz auto-atak na Wolfy. Ja wolę zacząć od Blue, bo zabijam go, bo mam runki na atak speed i naprawdę bardzo szybko pada. Dobra, za chwilę zacznę. Będę miał o wiele szybszą jungle. Bardzo szybką jungle mam jako Evelyn. I zaczynam. Damage wcale nie jest taki mały. Szybkość jest też bardzo fajna. Jeszcze pomógł mi Tryndamere do tego. Oj, 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 oj. Został zabity Blue. Ten Amumu właśnie skończył swojego Blue. Ja kończę Wolfy. Na topie mamy Tryndamere vs Wukonga, mid Gragas Cassiopeia, bot Korki Nunu vs MF i Galio. Ja zaczynam robić drive'y, duszki. Jak to się nazywa, nie mogę sprawdzić. No niestety. I idę na pierwszego ganka na Cassiopeię. Dzięki mojemu pasywowi jestem niewidzialny w pewnym okręgu. Więc chcę zająć ją od tyłu i zharasować damage'em dość sporo. Tak, połowa życia została zabrana i mogę wracać do dżungli. W tym czasie Amumu wraca po swoje pieski. Wolfy. A ja idę na Red Buffa. Tryndamere i Wukong na topie. No jest przewaga Wukonga. Tryndamere musi podchodzić do tych minionów i bić swojego Rage'a, bo inaczej będzie bezużyteczny. Na bocie przewagą creepów ma MFK 12 creepów, Korki 7. Galio supportuje. Nunu supportuje. A tutaj odbywa się walka. I czyżby pierwsza krew została... O nie, pierwsza krew nie została oddana. Amumu bierze, kończy swoje drive'y. Ja zaczynam... Zatrzymajmy na chwilę. Cofnijmy. Co tu się stało dokładnie? Aha, przyszłem na ganka. Biorę Galio od pleców. Dzięki swojej niewidzialności. I zaczynam... Decyduję się na atak teraz. Wszyscy wbijają. Zdobywam pierwszą krew i gonimy jeszcze MF-kę. No, która niestety ucieknie, ale zostanie jej zabrana naprawdę spora ilość życia. Dobra. Tutaj Nunu, a nie, Amumu szykuje się na gank. Niestety akurat Tryndamere się cofnął do bazy, więc z ganka lnici. Ja próbuję jeszcze nabrać MF-kę, aby ją zabić. Ale się rozgrzałem. Mam nadzieję, że będę tak całą grę komentował z tą prędkością.
I Tryndamere bije się z Wukongiem. Chyba wygra, mam nadzieję. No dobra, niestety Wukongowi udało się zbiec. Cassiopeia miota swoimi kółami. Ja zrezygnowałem z kąpienia. Nie za bardzo się udało. Chyba teraz pójdziemy zrankować Cassiopeię. Tak, na pewno. I chyba uda nam się zdobyć fraga. Nigdy nic, nie wiadomo. Tryndamere radzi sobie jakoś tam z Wukongiem. Przyszedł Amumu na gang, a ja przyszłem na gang od tej strony i zobaczymy, co tu się wydarzy. Będzie kill. Albo nie. Choć w sumie zobaczymy, jak sobie poradzi Dragas. Gang nie powiódł się. Niestety, tutaj mamy oładowaną dżunglę na fioletowo. Czyli... Ale przez sojuszników, czyli jako Evelyn jestem bardzo bezpieczny. Korki oraz Nunu. Nunu? Dobrze mówię, tak, Nunu. Puszują bota. W tym czasie Gragas się cofa. I Amumu chyba wpadł pomysł, żeby znowu zgankować. Niestety znów trafił na moment, gdzie ktoś się cofa. Ja tutaj zabieram wolfy. Cassiopeia sobie farmi. Przewaga farmy na razie mamy Tryndamera. Później jest MFK. Nie jest wcale tak źle, jak na tryb draftowy. Jest to, nie wspomniałem, to jest normal draft. Blind picków gram tylko z low levelami. Tutaj piękne gonienie Wukonga. Jak niestety udało mu się... Nie, uda nam się zabić. Pięknie. I przeżył Tryndamere. Piękny kill. Dzięki swojemu ultowi udało nam się zabić Wukonga. Na dole toczy się walka, linia została spuszowana, więc to idealny sposób, by zrankować jako Evelyn. Gragas jest na linii z Cassiopeią. Miota swoimi beczkami zielonymi. A ja w tym czasie wpadłem na pomysł, aby mu zgankować. Na bocie widzę, że Amumu próbuje coś tam zgankować. Nie wiem, czy to mu się uda. Jest bardzo pechowy, jak widzieliście, pomiędzy przeciwnikami trafił. A tutaj zaczął się gank. Zacząłem atakować tą Cassiopeię, miotać nią. Niestety dostałem fraga. Znaczy, staty dla mnie, staty. Okej, zabieram sobie dwie rafy. Zobaczcie, naprawdę ta dżungla jest bardzo szybka, choć to już jest szósty level i teraz porównamy z Amumu. Ja to zrobiłem chyba w 2 sekundy, Amumu... No, Amumu to trochę zajmie. Jest różnica. Widać tą różnicę. Ja już zdążyłem przelecieć golemy oraz duchy. A Amumu dopiero szykuje się na Blue, który chyba odda Cassiopei, która zanim tam dojdzie, może to trochę potrwać. Na bocie toczy się walka Korki i Galion. Korki swoim rakietowym skokiem uciekł. Niestety padł, ale zobaczymy, co tu się stanie. Będą dwa trupy? Nie będą. Nunu splashował i uciekł. Tryndamere bawi się z Wukongiem jak tylko może. Stara się farmić pod turetem, co jest według mnie bardzo trudne. A ja idę tymczasem na gang bota, bo przeraziłem się śmiercią Korkiego. Oj, coś zrobiłem. Dobra, już naprawiam. Jak to było, tak? Niech będzie tak. I chyba... Zaczaję się w krzakach i poczekam na jakiegoś nubka. A może nie? Kto wie? Tryndamere goni Wukonga. Zobaczymy piękny ult. Będzie kill? Tak, dla Gragasa. Albo nie, kto wie? Kto wie? Dla Tryndamera. Pięknie. Gragas zgarnął fraga. Ja w tym czasie idę zgankować Cassiopeię. Atak z ulta, spowolnienie i nawalanie. Damage ogromny.
Kasiopeia musiała użyć flesza, zmarnowała flesza i ulta. A ja jeszcze ją chyba nawet dobiję. Nie, bo przyszedł Nunu i postanowiłem uciec. Sfleszowałem przy krzakach. I uciekłem bezpieczny z ganka. Kasiopeia zostało naprawdę mała liczba życia. Gregas wziął sobie Blue. Oczywiście mu pozwoliłem. Czasu tutaj nie ma, aby wam udowodnić, ale była współpraca, tak wam powiem. Mogliśmy się do siebie dogadać. Tutaj chyba chciałem oddać Reda dla Korkiego, ale Korki chyba nie chciał. A może chciał, a kto wie. Dobra. Może chciałem pula? Nie, na pewno nie chciałem pula, bo jak widzicie, damage mam ogromny. Tak, chciałem oddać Reda Korkiemu. Dobrze. I chyba teraz poproszę o pula golemów, bo mam małe życie. A może nie? Tutaj się coś dzieje. Tak, pinguję jak głupi. Czyli chciałem pula. Postaram się zrobić to sam, ale mi się nie uda. Ale na szczęście Nunu jest bardzo miły. I mi spuluje. Chwała mu za to. A tutaj toczy się walka. Tryndamere znów dominuje nad Wukongiem. Co jest bardzo według mnie dziwne, bo Wukong powinien nad nim... Ojej, przewinęłem. Ej, wiecie co? Zrobię chwilę pauzy. I wrócimy do tego momentu. Dobra, jesteśmy z powrotem. Więc mówiłem, że tutaj prosiłem pula. Dobra, trochę przyspieszmy. Ojej, co ja robię? Tutaj się cofnąłem i tutaj była ta walka. Wukong, znaczy... Według mnie Wukong powinien dominować nad Tryndamerem. Lecz niestety tak nie jest. Nie wiem czemu. Według mnie powinien poradzić sobie bez problemu. Tutaj Amumu oddał pięknie Red Buffa dla... Wukonga, a tymczasem Tryndamere sobie farmi i może spodziewać się ganku. Amumu oraz jak on miał? Wukong nadchodzą. Wukong zaczyna atakować. Biją się. Niestety kolejny fail ze strony Nunu. Naprawdę troszeczkę lami. Tak, nie chciałbym go obrażać, może ma zły dzień. Ale mógłby się spodziewać przecież, że wróg odskoczy. Tutaj nie było trochę teamplaya, ale zdarza się. Ja w tym czasie idę skankować Kasiopeję. Jak zwykle moimi ulubionymi ścieżkami są te z zapleców, bo jestem niewidzialny i za bardzo mnie nie widać. Tutaj jest miejsce, gdzie przez chwilę cię widać, ale to dosłownie sekunda. Już się spodziewała. Nieszczęście mnie, znaczy przy moim pechu mnie zauważyła. Tutaj Amumu z Gernie pierwszy... O! Uciekłem. Uciekłem. To była piękna akcja, może wam ją jeszcze raz zaprezentuję w zwolnionym tempie. Amumu przyciąga się do mnie, używa ultimate'a, Kasiopeia spowalnia mnie ze swojego ultimate'a i spowalnia Gregasa. Ja używam ulta, żeby dostać tarczę i przeżyć i uciekam na W. I w tym czasie zdobywa dwa trupy Korki. A gdzie mój Red Buff? A to zmarnował. Albo się skończył. Kto wie, może Red Buff przysłużył się mu. Mam nadzieję, że mu się przydał. Właśnie dlatego mu go oddałem. Tutaj biorę jeszcze Wolwy na końcówce życia. Wezmę jeszcze duszki, a tutaj niespodziewany wielki haras tutaj leci. Wielki. Wielka różnica health pointsów po stronie obu drużyn. Tutaj Kasiopeia i Gragas też sobie jakoś walczą ze sobą. Tutaj widzimy ostry push na bocie, na Tureta. A ja zdecydowałem się, żebyśmy wzięli smoka. Odnowia się on chyba, nie wiem kiedy, ale ja lubię smoka. Dobra. Chyba go teraz wyciągniemy, nie pamiętam dokładnie. Tutaj chyba jednak się zdecydowałem. Ja tankować go nie mogę. Tu jest trzech. To chyba zły bardzo pomysł, żeby brać w tym momencie smoka. Ale jednak się zdecydowaliśmy. Ja obserwuję, czy nie nadchodzą. I chyba będę głupi i będę chciał ich odstraszyć. Dokładnie. Jak mam ulti... Aha. Ta wieża już praktycznie nie żyła, więc Drake się nam opłacał. Ja ucieknę. Zaczekamy chyba w tych krzakach. To było piękne sprawdzenie.
Okej. Tutaj MF-ka podchodzi nas od tyłu trochę i to za bardzo nie wychodzi. Wszyscy uciekamy, mamy w końcówkach health pointsów. Gragas miota swoimi beczałkami. I tutaj Tryndamere już prawie zabił Wukonga, który zdążył mu uciec. Galio użył ulta, MF-ka użyła ulta i na szczęście splashował korki i uciekł bez problemów większych. MF-ka jeszcze tutaj próbuje go wyharasować, zaatakowała go, zabije go, zdobędzie chyba dwa trupy i tutaj popełni błąd. Albo nie, chyba nawet nie ma jak uciec. Tak, została zabita przez... Ojej, no zapomniałem, wiem, że ja naprawdę chciałem ją zgarnąć. Ale... Ale jak już... Gragas wziął, niech mu tam będzie. Ja tutaj chyba sobie chodzę. Spotkam przy okazji Galio, którego zatłukę. Albo nie. Minęliśmy się. A tutaj wredny Amumu bierze moją dżunglę. Czego nie popieram. Ale go znalazłem. I zacząłem go bić. Został spowolniony, ja się przyspieszyłem. Zostałem... Niestety zostałem znaleziony przez Cassiopeię, sfleszowałem, usunąłem z siebie spowolnienie i uciekłem. Jak na razie zbudowaną mam latarnię wilkla, berserki, a tutaj się coś dzieje, dobra, na razie nieważne. Berserki oraz serce złota. Cały mój build, porady i tak dalej znajdziecie w opisie do filmiku. Dobra, to odczytajmy teraźniejsze staty. Albo nie, bo tu się coś dzieje. Gragas broni mida, jakoś za bardzo mu to nie idzie. Ja bawię się z Redem. Oni chyba, nie wiem czy wzięli tego Drake'a, czy go tu nie było. Nie do końca się spostrzegłem. Na szczęście mam dwa trupy. Dwa trupy i dwa dedy ma korki. Jednego killa ma, jeden kill na koncie Trendamera. Dwa na koncie Gragasa. Cztery asysty na koncie Nunu. I tutaj mamy nic w sumie dla Nunu. Nic w sumie dla Amumu. Dead dla Cassiopei. Tutaj piękny ult, zobaczymy piękny damage. Ja ucieknę na chwilę, żeby odnowiły mi się cooldowny. Biegam wokół wrogów jak głupek. I załatwiliśmy im z końcówką życia. Teraz przedstawimy staty przeciwnika. Ale jeszcze zobaczymy jak tutaj został zabity nasz Tryn. Myślę, że ma szansę. Zobaczcie, odbędą dwa trupy. Włączył ulta, lecz niestety przegra. Już chciał ten i zabił go jego klon. Dobra, więc staty na drużynie u drużyny wroga. Tutaj możemy sobie podglądnąć. Najlepsza jest u nich MFK, gdzie posiada 5 killi. Później na drugim miejscu będzie Wukong z jednym killem, który zdobył przed sekundą. I dwoma śmierciami. Tutaj mamy jeszcze Galio z 5 asystami i nic ciekawego w drużynie przeciwnej zobaczyć nie możemy. Mamy piękny fit na Evelyn, 3 kile, 0 śmierci, 2 asysty. I w tym czasie Wukong puszuje topa. Chyba skutecznie, ale postaram się go zaskoczyć. Tutaj Tryndamere użył teleporta, więc... Nie chciałem mu KS-ować, zaatakowałem go chyba tylko raz dla asysty, albo nawet nie zdążyłem. Tak, dla asysty, tylko dla asysty. I chyba... Co tu się stało? No, na razie tyle. Tutaj widzimy, co tam składa Cassiopeia powoli. Chyba będzie składać... Nie wiem, Rejala? Powoli. Nie, znaczy nie Rejala, tylko Roda. Nigdy nie wiadomo. To był KS. Bardzo perfidny z mojej strony. Jestem złym człowiekiem. I w tym czasie chyba pójdziemy poszukać... niewolników. chyba ult jest już dostępny, tak? Mamy ulta dostępnego. Możemy poczekać i się z nimi zabawić. Jeszcze gdybym tylko miał pewność, czy ich zaatakuję, ich nie zaatakuję. Dobra, Gragas przeszedł, mam pewność, że na pewno z nimi wygramy. Piękny ult, trafienie trzech, wielki pancerz. I bijemy. Kill na koncie Amumu, dwa trupy na koncie... I Blue
skradnięty przeze mnie. Dokąd się na koncie Nunu oczywiście, tak. O to mi chodziło. To był piękny kill z ulta. Mam nadzieję, że wszystko ładnie dostrzegliście. Najwyżej się sobie cofniecie. A ja tutaj, z końcówką życia, pokazałem się, niestety byłem na końcówce krzaków. Zacząłem uciekać z przyspieszeniem po dwóch. To się chyba nazywało Dagger Frenzy. Mroczny szał. Dobra. Tutaj bezpieczna wymiana na Wukongu. I Korkim. Cassiopeia harasuje Tryndamera. Dobra, zrobimy chwilową pauzę. 19 minuta. Jestem, dobra. Gościu od ulotek przypierdniczył się do moich drzwi, ale na szczęście się go pozbyłem. Tutaj Wukong jest bardzo sprytnym gościem. Stoi w miejscu i udaje, że nic nie robi. I w tym idealnym momencie... A, i tak dostał! Kupek. Tutaj Tryndamere za wcześnie chyba włączył swoją nieśmiertelność, ale chyba uda mu się uciec? Nie, padł. Padł od Cassiopei. Cassiopeia zestunowała ze swojego ulta Amumu. Ja w tym czasie pokazuję się... wyszłem z niewidzialności, aby się im pokazać i dać im większą pewność siebie na dwa trupy. I w tym czasie użyłem ulta, sfleszowałem i moja pierwsza śmierć. Pierwsza śmierć. Mamy 5-1-6. Tutaj Korki sobie radzi pięknie z Galio. Harasuje go jak może. Nunu sfejlował... Nunu sfejlował przyciągnięcie. Kolejny raz. Niestety coś mu dzisiaj nie wychodzi. I widzimy, że MFK czai się po freefraga, po cofającego się Amumu. I tutaj chyba zobaczymy, jak Korki nic ciekawego tu nie zrobił, ale gonią go. Chcą się jej pozbyć. Tutaj niestety nie dał sobie rady. Amumu przyszedł na pomoc. Gragas zrozpaczony starał się pomóc tej MFC. Niestety chyba też zginie. Leczy z odsieczą, leci Tryndamere. Chyba uda mu się pomóc i zgarnąć nawet kilka killi. Kolejny fail z bandażów. Ja przyszedłem. Przybyłem. Doganiam wrogów. Wbiegam w spowolnienie. Całe damage leci na mnie. Używam ulta, żeby dostać tarczę. Uciekam. Pozbywam się MF-ki i uciekam w tą stronę. Kill zaliczony. Tryndamere w tym czasie zabija Cassiopeię. Piękny fokus leci na Amumu. Galio użył ulta. Pozbył się Tryndamere. Nunu użył ulta. Wukong użył ulta. Przerywając tego ulta. Nie wyrabiam, przepraszam was. Dzięki, jestem komentatorem. Muszę rozgrzać jadaczkę, jak to powiedziałem w poprzednim odcinku Lola. Dobra. Piękny znowu atak z beczki. Gragasa, ja się tutaj czekam na Reda, chyba go stilnę z niezdecydowania. Nie, teraz będę wejdę w te krzaki, zobaczę Wukonga z końcówką HP i przy farce zabijając go. Pięknie, jeszcze dostałem 25 golda za jego klona. Znajdę Amumu, ale to już zbyt bardzo ryzykowne, więc ucieknę. I chyba się bez problemu ucieknę. Spotkam dwóch niesłyszników. Amumu da mi przyspieszenie. Kolejny fail ze strony Amumu. I bezpieczne ucieknięcie. Jeszcze inwestacja w Wolfy. I powrót do bazy. A, może jeszcze Drave'y? Kto wie? Dragon został spingowany, odrodził się. Już powinniśmy go powoli chyba się nim zainteresować. Nigdy nic nie wiadomo. Tak, dokładnie. Zainteresował się nim Tryndamere. Niestety, tutaj chyba go znaleźli. Dobra, nie jest źle. Tryndamere wbija się w czterech, co chyba nie jest genialnym pomysłem, ale choć z jego ultem nigdy nie wiadomo. Jeszcze zdąży uciec. Dobra, nie zdążył uciec. Tutaj poleciał chyba mój ult, nie do końca widziałem. Jeden trup, trzy trupy na koncie. Gragasa, zainteresujemy się teraz smokiem, zgarniemy smoka. Będzie oddany za free, Wukong nie ma nawet jak go zabrać.
Amumu pokazał nam lokalizację WW, znaczy Wukonga, który oczywiście zostanie zabity. Jeszcze będzie spróbowany kill dla mnie. Lecz chyba nawet asysty nie dostanę. Dobra, asysta może będzie. A kill będzie dla Gragasa. Idealna. Piękna współpraca. Na moim koncie już jest 7 killi, 1 śmierć i 9 asyst. Jak gram właśnie Evelyn na dżungli, to zazwyczaj mam tak dobre staty, więc będę wdzięczny, jak dacie łapki w górę w moim poradniku. O! Lubię, jak spotkam lepszych graczy w swoich drużynach. A taką Evelyn naprawdę bym chciał zobaczyć, jaką ja gram. Więc fajnie by było, gdybyście używali poradnika. Oczywiście was nie zmuszam, możecie zaminusować, jak wam się nie podoba, zaplusować, jak wam się podoba. Róbcie, co dusza uważa za słuszne. Ja tutaj się cofam, tutaj się dzieje coś ciekawszego. No tak, mam beka. Cassiopeia wymienia się obrażeniami z Nunu. Nunu podjada na minionach. Tutaj Tryndamere sobie farmi, trochę nieostrożnie, nigdy nie wiadomo skąd przyjdą wrogowie. Ma tutaj jednak wardowane tą dżunglę, ale w sumie jeszcze sobie trzeciego warda postawił i znalazł przy okazji Wukonga. Wukonga się chyba za bardzo nie boi, ale jest już w takiej fazie linii, gdzie mogą właśnie mu podejść takie MF-ki. Ale Tryndamer się bezpiecznie wycofał. Tutaj znalazłem Amumu. Uciekłem przez strach. I chyba zabawię się znów z... albo nie z nikim. Poszukam ich. Co mi tam? Jestem niewidzialny. W pewnym stopniu. Pięknie, dobra. Tutaj będę chyba chciał KS-ować z ulta. No w sumie nie KS-ować, bałem się, że ucieknie. I latam sobie po tej dżungli. Zabiorę mu chyba wolfy, których nie ma. Więc zabiorę mu blue, którego nie ma, więc podejdę ich od tyłu. Sfleszuję się, zabiję Cassiopeię. Ucieknę. Zabiję Galio. Ucieknę. Spotkam Wukonga. Zacznę wymieniać się z nim obrażeniami. Uznam, że nie mam szans. W tym momencie odnowiła mi się umiejętność. 25 golda zamieniona. I chyba pożegnamy się z jego życiem. Znalazłem go. Ucieknę w krzaki. Myślał, że ucieknę na dół i w ten sposób znalazł mnie Amumu. Przyciągnął się do mnie, zaatakował mnie. Ja włączyłem speeda, żeby nie mógł mnie dosięgnąć. Zaatakowało mi kilka minionów, zostało mi 31 HP. Wukong nadal mnie szuka. Ja uciekam już w tę stronę. Widzę miniony. Staram się chować jak najbardziej za nimi, by nie mógł się do mnie przyciągnąć. I tym sposobem uciekam za wieżę. Może to nie był top 5 fails, ale było dość dynamicznie. Choć w sumie można spróbować wgrać. Zobaczymy. Okej, tutaj piękny push z MF-ki, nikt tego nie broni, ona nie ma awardowania, więc powinna się trochę bać, ale spuszuje i ucieknie, już to widać. Czyli wieża na konto drużyny fioletowej, Ghost poleciał na Tryndamerze, wpije, zły chyba sposób na ucieczkę, choć w sumie, na MF-ce się nie znam. No i już śmierć. Już widzę tą śmierć. Z takim krytem dla Tryndamera. Już widać śmierć. Więc zobaczymy, nadchodzi KSR. Dobra, nie skasował. Nubem był ty kolejny fail. Przyciągnięcie. Atak ze strony Tureta na Galio. Korki. Chodzi sobie po dżungli. Tutaj jest jakiś złodziej moich ukochanych Dravesów. Ja tutaj nadchodzę na Blue. Nie wiem, czy pingowałem, ale Gragas nadchodzi, więc raczej pingowałem. Ale zabrałem. O. Na pewno napisał. Zatrzymał się, czyli jego mózg się na chwilę zawiesił za to, że ukradłem mu blue buffa. Zagapiłem się chyba wtedy. W tym momencie się wtedy chyba zagapiłem. Kolejny fail Banda Sos na koncie Amumu. Tutaj Galio używa ulta. Zgarnia jednego killa. Ja zgarniam drugiego.
gonię jeszcze tą Kasiopeję z końcówką sił. Niestety to się nie udało, Olię. Oddaję drugiego Blue dla Gregasa, bo pamiętam, że tutaj się zaczaiły. Zapatrzyłem się gdzieś indziej na mapie i przypadkiem zgarnąłem tego Blue, ale tego oddam Gregasowi. Dobrze. Lecę sobie teraz na dół. Aha! Jeszcze może powiem o tym poradniku dla Evelyn. A, i się chyba chwalę za bardzo, co? Ale ze mnie głupek. O, znalazłem Wukonga. Zrobił źle, bardzo źle. Teraz nie będzie miał jak uciec. Przykro mi. Przykro mi. Gin, Wukong. Gin, Wukong. Przykre. To było naprawdę bardzo przykre. O, jeszcze Kasiopeja. I chyba już nie zdołam. Nie, już się wycofało. Tutaj widzimy atak na wieżę. Chyba będzie do końca push. Mnie tam nie było. Wolałem sobie chyba zabrać golemy w kilka sekund. Dobrze. Polecę teraz poszukać przeciwników. Chyba się przestraszyłem, bo tutaj widzimy wrogów. Tutaj widzę Galio. Okej. Jak tutaj się sytuacja stoi? Ja boję się wejść w te krzaki, bo boję się o to, że jest tam Amumu. W końcu się zdecydowałem. Znalazłem wroga. Znalazłem trzech wrogów. Użyłem ulta na trzech. Wbiłem się. Poleciało kilka ultów. Trup na Galio. Trup na... Trup na MFC. Przepraszam, znowu się docięłem. Czasem się mylą te nazwy. Przepraszam bardzo. I Gragas też zrobił dwa trupy. Tutaj Nunu przygotowuje się do wzięcia Drake'a. A tymczasem wrogowie się poddają. GG. Tak zakończyła się rozgrywka. Może teraz wspomnę trochę o poradniku. Poradnik znajdziecie w końcówce, czyli w opisie do filmiku. Obejrzyjcie go sobie, zagrajcie tak jak ja. Na pewno wam się spodoba. Już kilka osób użyło tego poradnika. Zalajkujcie, nie wiem, zdislajkujcie, co tam uważacie za słuszne. Poradnik się ciągle rozwija. Poradnik jest wizualny, czyli macie tam screeny, jak gankować i tak dalej. Dodam jeszcze counter jungle. No tam, czego się bać, czego unikać i tak dalej. Dobra, więc komentatorem tego odcinka był Max Biały. Dziękuję was bardzo, że oglądaliście i zapraszam was do innych moich serii.